Witam serdecznie i zapraszam do kolejnego studium Biblii na temat nawrócenia jako jednego z tematów grupy duchowego wzrostu. Nawrócenie. Cóż to za doświadczenie i zjawisko? W jakim stopniu my jesteśmy zaangażowani w tym, co od nas zależy, i będziemy chcieli odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań w tym zakresie. Co to jest nawrócenie? Jaki jest jego cel? Na czym polega moment i proces nawrócenia? I w jakiej formie następuje to nawrócenie? Co to jest nawrócenie? To zmiana myślenia. I pięknie oddaje to słowo greckie użyte w tekście Nowego Testamentu w Ewangelii Łukasza, gdzie zapisane są słowa Pana Jezusa, który powiada w pewnej okoliczności, wzywając apostołów i innych słuchaczy właśnie do nawrócenia, ale używa innego określenia. Powiada: bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Pan Jezus używa słowa upamiętanie. I oczywiście, patrząc na etymologię tych słów, widzimy, że one są zbliżone. To są niejako synonimy: nawrócenie, upamiętanie, zmiana myślenia, zmiana umysłu, bo tak moglibyśmy poszerzyć zakres pewnych słów określających to duchowe zjawisko, które nie jest pozbawione naszego udziału, bo to dzieje się przez inicjatywę Boga, który przemawia do nas w rozmaitej formie, ale nawrócenie jest odpowiedzią na głos Boży. Jaki jest cel nawrócenia? Celem nawrócenia jest przebaczenie grzechów. Dlaczego grzechy mają być przebaczone i dlaczego w ogóle używamy takiego pojęcia jak grzech? I grzech jest, że jest czymś złym, czymś, co raczej przyniesie nam pewne szkody. Spojrzymy na to właśnie z perspektywy biblijnej, bo gdy spojrzymy na to z perspektywy humanistycznej czy nawet filozoficznej, możemy znaleźć różne koncepcje tej kwestii. Możemy stwierdzić, że w zasadzie grzech to jest takie pojęcie względne. To jest może dyskomfort, który ode mnie zależy, bo jak zdecyduję, że coś, co było dla mnie dyskomfortem, jednak polubię i będę chciał to robić, to może nie musi być grzechem. No tak można sobie dywagować w oderwaniu od fundamentu prawdy na temat grzechu i zbawienia, jakim jest Pismo Święte. Nas interesuje głównie to, co mówi Biblia. A Biblia nam mówi, że celem nawrócenia jest przebaczenie grzechów. Dlaczego? Bo apostoł Paweł w liście do Rzymian 6 rozdziale 23 powiada: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli istnieje zagrożenie dla każdego grzesznika, że może doświadczyć śmierci. I w istocie doświadcza, bo jak znamy biblijną historię Adama i Ewy, którym Bóg mówił i ich przestrzegał przed tym, żeby nie łamali pewnych zasad, bo umrą, rzeczywiście złamali te zasady. Może nie obserwujemy tam jakiejś nagłej śmierci, ale obserwujemy nagłą śmierć duchową, nie ma fizycznej. Oni żyją dalej, zasiedlają tą ziemię, ale duchowo stracili relację z Bogiem i rozpoczął się proces poszukiwania tego unikalnego doznania, poczucia bezpieczeństwa, pokoju i nadziei, którą mieli w Bogu właśnie będąc w raju, spotykając się z Bogiem. To jest i bliskiej nam, że grzech powoduje, że nie mamy stałego komfortu, nie mamy stałego bezpieczeństwa. Ciągle dążymy i każdy z nas w jakiś sposób definiuje to szczęście, ale nikt z ludzi jeszcze do niego nie trafił, bo szczęściem prawdziwym jest być blisko Boga. Dlatego Pismo Święte mówi, że nawrócenie prowadzi do tego, żeby doznać przebaczenia grzechów. I dlatego dzieje apostolskie powiadają: przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Właśnie to jest bardzo ważna rzecz, że nawrócenie prowadzi do zgładzenia grzechów naszych. A nawrócenie to jest właśnie pobudzenie żywej wiary, jak mówiliśmy wcześniej, która pozwala nam poznać nasze tragiczne położenie i pozwala nam poznać boskie rozwiązanie naszej tragedii. Na czym polega moment i proces nawrócenia? Na odwróceniu się od władzy szatana do Boga.
To jest oczywiście pewien fragment cytatu Pisma Świętego z wypowiedzi apostoła Pawła z Dziejów Apostolskich, 26 rozdział, werset 18, gdzie zapisał nam Łukasz, autor, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie i we współdziałaniu z uświęconymi. Właśnie to jest, są słowa, które cytuje apostoł Paweł, które Bóg przemawia do ludzi, że chce, by ludzie odwrócili się od diabła, a nawrócili się do Boga. I w istocie tak jest. Jeśli nie znamy Boga, to czynimy to, co jest wolą przeciwnika boskiego, diabła. Że jesteśmy niewolnikami jego woli, woli diabelskiej. Dlatego zwiastowanie Słowa Bożego jest ogłaszaniem możliwości uwolnienia z tego stanu, możliwości wejścia na drogę do szczęścia, do nadziei, do pokoju, do wiecznego żywota. I dlatego jest powiedziane, że to jest odwracanie od władzy szatana do Boga. I powiada Pismo Święte w Hebrajczyku w liście, gdy się powiada dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Właśnie proces i moment nawrócenia polega też na tym, że my albo będziemy zbuntowani wobec Boga i powiemy, nie, nie chcemy tego, nam Bóg nie jest potrzebny, mi w zasadzie się podoba to, co ja robię, chociaż są przykre tego konsekwencje, ale chcę w ten sposób żyć i możemy utrwalić ten bunt wobec Boga i oddalić się jeszcze bardziej. Ale możemy też, słuchając Słowa Bożego, poddać się temu i odwrócić się właśnie od szatana, a zwrócić się ku Bogu przez poznanie Pisma Świętego, które poprowadzi nas do wiary, wiary zbawczej, wiary żywej. W jakiej formie następuje to nawrócenie? W formie podporządkowania Bogu swego ciała, uczuć i woli. I Pismo Święte w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, werset 22 do 24 powiada: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Apostoł Paweł posługuje się pewną metaforą, ale też w bardzo jednoznaczny sposób mówi nam o nawróceniu. Ale używając metafory, porównuje życie człowieka bez Boga do starej, złej, brudnej szaty, którą trzeba zdjąć, ponieważ chodzimy w niej brudni. A z drugiej strony nawrócenie i życie z Bogiem jest nową szatą, którą mamy właśnie przyodziać. I dlatego w tym zakresie widzimy tę formę, jak i proces i moment nawrócenia, że człowiek, słuchając Ewangelii, uświadamia swoje sobie grzeszność, przystępuje do Boga, pokutując ze swoich grzechów, a tym samym podejmuje decyzję, że oddaje swoje życie, bo życie bez Boga nie doprowadzi nas do równowagi i potrzebujemy w tym wszystkim Boga, ale musimy zdecydować, czy nasze życie całe będzie należało do Boga, czy tylko będziemy wzdychać do tego, żeby Bóg w jakiś sposób zadziałał w naszym życiu. I apostoł Paweł właśnie mówi tutaj, że musisz zerwać ze starym życiem, zdjąć starego człowieka i jego żądze, które go gubiły, a oddać swoje ciało w posłuszeństwo Bogu i przez odnowienie w duchu umysłu swego, to znaczy przez poznawanie Pisma Świętego, woli Bożej, mamy właśnie rozpocząć nowy kierunek życia, czyli to jest nawrócenie. Odwracam się od złych rzeczy, a zwracam się ku dobrym. Odwracam się od szatana, a zwracam się ku Bogu. Odwracam się od beznadziei, śmierci, potępienia, a zwracam się ku nadziei żywota wiecznego, ku rzeczom, które mnie inspirują i jeszcze pobudzą mocniej i dadzą mi wspaniałe doznania, gdy znajdę się w Królestwie Niebios. Oto prawda biblijna o nawróceniu w bardzo skondensowanej formie swojej treści, ale wystarczająca do tego, by jeśli rodzi się w nas potrzeba zmiany życia, potrzeba uwolnienia się od poczucia beznadziei, lęku przed śmiercią i tego, co nastąpi w przyszłości, nawrócenie właśnie poprzez poznawanie Boga jest szansą na to,
że możemy znaleźć prawdziwą równowagę życia i pewność wiecznego zbawienia. Czego serdecznie wszystkim życzę i dziękuję za dzisiejszy udział i zapraszam do następnych spotkań, które mam nadzieję jeszcze w najbliższym czasie nastąpią. Niech Bóg nam błogosławi. Do zobaczenia.